Siemano mordeczki, z tej strony Kaktus i w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę super sztos challenge, mianowicie lexa.spg, mianowicie lecimy sobie na, uwaga, zakątek łowców i przede wszystkim musimy zrobić jedno zlecenie od Lexy. Numer 2. Egzotyczna snajperka plus charge'ik szary. Trzecie, zajmij top 10 miejsce. Trudne? Bardzo. Ale komu by się nam nie udało, jak nie nam. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki do góry, subskrypcji z dzwonkiem, a teraz nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Okej, tak więc lecimy sobie wybusem bojowym, no i nasz cel jest oczywiście tu, zakątek łowcy. Trudne? Naprawdę jest to trudne, z różnych przyczyn, dobra. Po pierwsze boty, po drugie gracze, po trzecie no, snajperka puska, która równa się dno totalne. I przypominam, że jak pod tym odcinkiem znajdzie się 10 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek, kolejny taki odcinek, ale to wypiszecie pod tym odcinkiem w komentarzach, z jakiego bossa, z jakiego NPC-ta mogę udać. Nie wiem, powiecie ciach to już było, ale Riz na przykład to będzie Riz. Chcecie coś innego, będzie coś innego. Taktyka Labora. Nie będę miał tamtych rzeczy. No 6000 golden, trochę bieda, ale... No, pikno. Okej, mi to nawet tam odpowiada, bo to znaczy, że... No wiecie. Aha, czyli to jednak pistolet był. Polecam. Nejdy to sobie zaraz polecą. Opany dziki. Skoro ktoś kupił z zakątka łowcy to oznacza to jedno. Chłop. To chłop ze zlecenia. I nie miał snajperki. No to Lipton, widzowie Lipton. O Jezu, chcę tu dużo gadać. Przepał. Tam gdzieś był. Ale raczej nikogo nie ma. Na gajach nie ma. Nic nie ma, gdyby bieda jest w kraju. Nie wiem co. Pokczampy za tą snajperkę wizowę. Za to. Pokczampy za tą snajperkę wizowę. Za to. A, kotek, wysiądź. Dobra, wysiądź. No nie, tylko się sprzedałem. Fituś. Fitek no. Nie rób mi. Jestem za tym autem. Widzowie no. Ale to się chłopiści trochę. No wyjłasz stąd, no chłopie. Jezu, ale się już wystraszyłem, że to sfałszyły. Naprawdę widzowie. To był już kolejny chłop. A ja nie pamiętajcie, że nie mogę się ulepszyć. Nie, czekajcie, bo ja się boję, że mi coś tu zaraz stanie. Coś, ale coś. Jezus Maria, no jedź tym płotem, no. Trzeba mieć fantazję, dziadku. Okej.
trzeba mieć fantazję i pieniądze, synku. Nie, dobra, widzowie. Umówmy się, że Oliwka Śliwka nas pokonała, ale umówmy się, że to jest dobrze, nie? Udało się piąte miejsce, top 10, więc naprawdę ja jestem zadowolony. Pamiętajcie, jeżeli takie odcinek wam się spodobał, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Wraz z Workiem, widzimy się na razie, cześć.